Hej, cześć, ja jestem Hudson, no i witam was ponownie w kolejnym odcinku z tej wspaniałej gry, która okazała się w poprzednim odcinku być no strasznie wkurzającą grą, no ale jakoś koniec końców uporaliśmy się i z tamtymi okolicznościami. Dzisiaj na początku podjedziemy sobie do Phila Cassidy'ego, będziemy kontynuować wątek z zeszłego odcinka, czyli jakby pozyskanie broni od tej postaci, ponieważ w ramach pomocy Phil nam tą broń zagwarantuje, będzie to całkiem fajna broń, szkoda, że oczywiście będziemy musieli za nią płacić, ale jak na to, jakby do jakości, cena do jakości będzie strasznie dobra, bo będziemy w końcu mieli tego M249 odblokowanego, który no jest też potężną giwerą i który nawet nie wiem, czy nie jest taki pod względem użyteczności lepszy niż minigun, ponieważ na przykład jak strzelamy z minigana, to on strasznie długo się wyjmuje, tak jakby. Zwróćcie uwagę, że jest taki moment przerwy. O, w tym momencie nawet minigana nie mam, tylko mam tą broń od Phila Cassidy'ego. Jak będziemy mieć minigana jeszcze w rękach, to wam to pokażę, ale tutaj jak jakby naciskamy lewy przycisk myszy, to Tommy praktycznie od razu strzela. A minigun ma taki moment wyciągnięcia, jak Tommy tą broń jakby tak podnosi. Także pod względem takim to ta broń jest moim zdaniem ciutkę lepsza. Dobra, tyle tytułem wstępu, no i lecimy sobie na pierwszą misję, TNT Vietnam. Zobaczmy, na czym będzie polegać. This bit you locked. I swear you should lay off that boomshine, man. It smells like paint stripper. It's make my eyes burn. Shh, Tommy. Hey, come over here because there's something I want to show you. Something. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Don't you worry about the smell, Tommy. You just watch this. Shitty cheap badness or something. There's some more on the bench. Ta-da! No świetny pomysł, świetny. Teraz zwróćcie uwagę, bo jakby Philowi urwało prawie ramię. Prawe ramię mu urwało. Co jest dość istotne, ponieważ jak za chwilkę dojedziemy do celu, czyli do szpitala, to zobaczycie, że on tak naprawdę nie ma lewego ramienia. Co jest no dość ciekawe. No, takie dość duże niedopatrzenie, prawda? No bo jednak jak gościowi urywa prawe ramię na cutscence, a potem nie ma lewego, no to no nie ma co się oszukiwać, jest to spore niedopatrzenie. W ogóle to ciekawe, w tym momencie policja uznaje, że Tommy chyba prowadzi ten samochód pod wpływem alkoholu, ponieważ gdy nas zobaczyła, to od razu zaczęła nas gonić. Dobra. No i tam marudzisz. Okej, spoko, czy lecimy do jakiegoś innego lekarza wojskowego? Znaczy właściwie do lekarza wojskowego tej w szpitalu. Prawdopodobnie byli to zwykli lekarze, no ale Phil nie chciał do nich iść, bo zbyt dużo policji i tak dalej. No dobra, w sumie niedaleko. No właśnie, to nie jest chyba upojenie alkoholowe, tylko bardziej taki wstrząs po tym całym wybuchu, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Aczkolwiek, o zobaczcie, teraz nie ma lewego ramienia, a na kadstęce nie miał prawego. To jest chyba jedyna postać w ogóle w całej serii gry, która straciła rękę, prawda? Nie pamiętam innej takiej postaci. No i wątek u Phila został zakończony. Jak widzicie, mamy bazukę, mamy... czy tam wyrzutnie RPG chyba. Mamy tego M249, tak pisaliście. Chyba dobrze zapamiętałem. No i mamy oczywiście minigana i jeszcze te granaty, które wybuchają po tym, jak Tommy naciśnie przycisk na pilocie, który jest wręczany jakby w zestawie do tych granatów. Dobra, mniejsza o to. Lecimy do drukarni. Tylko najpierw sobie zapiszemy może gdzieś grę. Tak myślę, gdzie możemy zapisać. W sumie to była dość prosta misja, więc nawet jeśli to sobie ją na szybkości można powtórzyć. No a my w zeszłym odcinku, tak jakoś pod jego koniec, prawda? Dostaliśmy telefon od chyba Ernesta Kelly'ego, tak? Bo jeszcze był tam chyba telefon od Phila i od Kena Rosenberga, ale to był chyba telefon od Ernesta Kelly'ego, że coś złego dzieje się właśnie w drukarni. Tommy, it's Phil. I want to thank you for helping me out back there, son. Damn Charlie, he'll always ambush you somewhere or the other. Anyway, the wound is healing well, and it means I'll no longer be defrauding the government on my disability check. No okej, zobaczmy. Okej, what's the emergency? Oh. Who? Tommy.
Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farrello's money. Oh, I feel like crap. Farrelly? Sonny Farrelly? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. Pop. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too! Dobra. Czyli jak widzicie, w tym momencie mafia Forellich stara się ściągać haracz z naszych biznesów, co jest takie no dość niefajne z ich strony, także musimy ich przed tym powstrzymać. Szczerze mówiąc, przydałby się ciutkę szybszy pojazd, no ale lepszy ryc niż nic, jak to mówią, także spróbujemy ich dogonić tym samochodem. Teraz jak zobaczycie w ogóle, to kasa będzie chyba znikać z konta, prawda? Jak dłużej poczekam. Za chwilkę to powinno się stać. Także nawet nie będziemy do samego końca dojeżdżać, tylko... Znaczy do samego końca. Przed tym, zanim ta kasa będzie zabierana, to nie dojedziemy do stoczni. Ponieważ chciałbym wam to pokazać, że faktycznie coś takiego się dzieje. Coś takiego ma miejsce. Mafia ściągnęła haracz, aha. Czyli ta kasa nie znika. Ja byłem przekonany, że ona znika z konta Tomiego. Gdy właśnie... Dobra, jednego... No ale kurczę, spieprzyłem. Dobra, jeszcze drugi. Zobaczmy, bo nie mają dużo kasy. Ja właśnie kojarzyłem to z tego, że... tę misję, że ta kasa faktycznie była ściągana z konta Tomiego. Jak widzicie, całkiem sporo tego było. No i skądś tą kasę musieli, kurczę, mieć. No ale chyba jednak w takim razie nie. Dobra, jak widzicie, to nie byli... jedyni wysłannicy Sonnego Forelliego, tylko jest ich więcej. Także nie wiem, czy to będzie jeszcze tylko jeden motocykl z dwoma członkami tej mafii, czy jeszcze będzie po tych dwóch, których sobie jeszcze zabijemy, czy nie będzie jeszcze jeden. Za chwilę się o tym przekonamy. O kurczę, czyli chyba znowu jadą w kierunku stoczni, z tego co widzę. Nie wiem, czemu podobali sobie tak ten... O, chyba jednak nie. Myślałem, że znowu do stoczni pędzą, ale w sumie haracz ze stoczni był już zabrany, więc no to nie miałoby jakby sensu. No i akurat spoko, bo sami się rozwalili, także nic prostszego tak naprawdę. Tyle, że mamy dwie gwiazdki policji na swoim karku, więc wolałbym podjechać sobie najpierw do Pain Spraya, żeby w jakiś głupi sposób tej misji nie spoilować. Także skoczymy sobie właśnie do tej lokacji najpierw. No i mamy kolejnych. Oni chyba w tym momencie jadą do Sunshine Autos, mi się wydaje, wiecie? Bo jeżeli ci poprzedni nie jechali do stoczni, tylko skręcili tam w kierunku Sunshine Autos, to wydaje mi się, że jednak to tamta lokacja w tym momencie będzie atakowana, ale tak w ramach ciekawostki może sobie to sprawdzimy. Zobaczymy, w którym kierunku pojadą. Nie będziemy ich przedwcześnie zabijać. Oni tutaj się głupio rozwalają, ale zobaczymy, czy tak. Jadą chyba do Sunshine Autos, bo żadnej innej tutaj... Żadnego innego biznesu to mi tutaj nie ma w okolicach. No i są, proszę bardzo. Czy oni w ogóle będą nas atakować, czy... No tak, atakują, ojeju. I to tak dość mocno, bo ten jeden miał shotguna, a ten drugi miał M4. No i dobra, ta misja zaliczona. Zbierzemy sobie przy okazji kasę. W ogóle 30 tysięcy, także całkiem dużo za tę misję. Jestem ciekaw, w jaki sposób, że tak powiem, ta kasa została ściągnięta przez Tomiego, no ale mniejsza o to. Mamy 30 tysięcy, więc nie ma co narzekać. Dobra, gra zapisana. Mamy telefon, proszę bardzo. No i to jest ostatnia misja, kochani, w grze. Z tego co widzę, Len zadzwonił. Ale my tą ostatnią misję zostawimy sobie na ostatni odcinek. Czyli na jeszcze jeden. Bo w sumie... Chociaż kurczę, znaczy chciałbym wykonać tą misję w budce telefonicznej. No mam taki mały dylemat, czy już w tym momencie robić tę ostateczną misję w grze, czy jeszcze jednak zostawić ją na ostatni odcinek. Ale wtedy ten ostatni odcinek będzie dość krótki, bo ta misja wcale taka długa nie jest. Taka długa nie jest, ponieważ no, jak się ma dobrą broń, to można ich bardzo, ale to bardzo szybko pokonać. Dobra, zrobimy sobie tę ostatnią misję jednak. Skoczę na szybkości po broń dobrą. No i widzimy się już w willi Vercettiego na ostatnim zadaniu w tej grze. No i dobra, wyposażyłem się w fajną broń, wyposażyłem się w odpowiedni na tę misję strój.
oczywiście pana Varzettiego, chyba ten strój się nazywa, tak mi się wydaje. Najbardziej odpowiedni do wykonania właśnie tej misji. No tak naprawdę mamy wszystkie atuty, które powinny nam pozwolić przejść tę misję za pierwszym razem, chyba poza maksymalnym zdrowiem i kamizelką kuloodporną, ale wydaje mi się, że dzięki tej broni, którą mamy, to czy to właśnie kamizelka, czy to większa ilość zdrowia raczej nie powinna nam tej... W sensie nie powinna nam tego zabraknąć, tak? No nie oszukujmy się, kurczę, mamy świetną broń. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken! Sit down! Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Tommy! What? No big hugs for your old buddy. I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew hey, Tommy, I was coming, sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? I'm sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out! The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. No i w tym momencie musimy bronić sejfu przed zabraniem całej kasy przez rodzinę Forellich. Tam mamy ich samochody, mamy też naszą broń. Weźmy sobie te pojazdy, też ich rozwalmy dla pewności. Chociaż z tego co widzę chyba się nie da się, myślałem, że się nie da, ale jednak. Wiem, że na pewno dało się to zrobić z minigana, ale... Da, tutaj biegnie kolejny. Oni w ogóle z każdej, ale to z każdej strony są w stanie przybiec. Dobra. Kolejny wóz rozwalony. Za chwilkę sobie tą broń przeładujemy. Cyk. Okej. Okay. Tam chyba jeszcze jedna ta limuzyna powinna być. Dokładnie tak. Dość dużo tych członków mafii Forellich przyjechało. A w sumie to takie no dość... Dość spoko, bo no, dzięki temu wiemy, że tak naprawdę Sonny Forelli jednak spory szacunek do Tomiego ma. Więc no, po części jest to miłe. O, może w ten sposób? Myślałem, że tam przebieg, ale jednak nie. A spróbujemy sobie Lensa zdjąć jak najszybciej, czyli w tym momencie już. Uda się? Nie, niestety się nie udało, czyli musimy za nim pobiec niestety. Na dach budynku. Najpierw sobie tych zabijemy tutaj. Mamy jeszcze całkiem sporo z tego co widzę życia i kamizelki, także no idzie póki co dobrze. Nie chcę zapeszać, aczkolwiek no raczej misja dużo prostsza od tej... Z napadem na bank. No, Lens oberwał trochę, ale chyba jednak i tak nic mu to nie zrobiło. Mafia kradnie forsę. No ja wiem, że kradnie forsę, ale no niestety musimy jednak najpierw rozprawić się... Wow, ale blisko był. No, musimy się rozprawić z Lensem w pierwszej kolejności. On ma Krugera, także trzeba uważać, bo naprawdę parę strzałów i może ta dobra sytuacja przerodzić się w tą, no, taką nie najlepszą. Wow, no skąd? Oni się tu wzięli, kurczę, Tommy. Ej, co jest? Pozwalaj go. Wow,
Spadamy, spadamy, spadamy. Lecimy na sam dół, ponieważ tam jest zdrowie i kamizelka do podniesienia, albo sama kamizelka, także sobie ją weźmiemy. Na wszelki wypadek. Tak, jest zdrowie, jest kamizelka, także... No widzicie, to jest to, że jednak mafia ma tak dobrą broń i mogą pojawić się, jak sami widzicie, ze wszystkich stron. No co jest, kurczę, skąd oni się tutaj biorą? Biorę sobie tego mojego M249, bo... Niech sobie zabierają, spokojnie, mam tej forsy dużo. Za chwilę... Dobra. Lensa udało się zabić, no i w tym momencie musimy bronić naszego sejfu, naszych pieniędzy ciężko zarobionych. Aczkolwiek możemy sobie w każdej chwili tych pieniędzy, że tak powiem, trochę do... Wow! Widok z pierwszej osoby, patrzcie. Masakra w ogóle, nie? Z pierwszej osoby praktycznie, tak naprawdę, widać w tym momencie. Pójdziemy sobie, no a wy oczywiście na luzaku papieroska sobie zapalcie, panowie, wypijcie sobie drinka jakiegoś dobrego. Po co bronić naszej fortuny, tak naprawdę, bo no ci goście są upłacani, tak, z kasy właśnie Tomiego, więc... Więc powinni też tego sejfu bronić, jakby nie było, tak? Dobra, lecimy sobie w tym momencie już do tego pomieszczenia. No w tym momencie muszę naprawdę uważać, bo... Ej, patrzcie ile to jest w ogóle, nie? Strasznie dużo. Teraz sobie... A, okej. Okay. Musiałem do tego pomieszczenia po prostu dojść. You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. No i w tym momencie się wszystko wydało, tak naprawdę. No ale Sonny został zabity. Tommy? Oh my god, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit! Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement, I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? No i co, to byłoby już wszystko w tej grze. Świetna, świetna produkcja, naprawdę bawiłem się świetnie, poza tą jedną misją tak naprawdę z napadem na bank. No i co, smutek, żal, no i rozczarowanie, że to już jest koniec. Niestety, przechodzimy sobie w tym momencie oczywiście do następnej w kolejności gry, czyli do GTA San Andreas. Następnej w kolejności także pod tym względem, że no Vice City to lata 80, dokładnie 86 rok, natomiast GTA San Andreas są to lata 90, bodajże 92 z tego co pamiętam. Więc pod tym względem też no strasznie fajnie, że wejdziemy jakby od razu w te najbliższe lata w kolejności, bo tak naprawdę zwróćcie uwagę, że GTA 3 mimo że wyszło jako pierwsze, to pokazało nam wydarzenia dziejące się w roku 2001, tak? No i potem mieliśmy taki jakby powrót do przeszłości, no właśnie do Vice City. No i potem znowu poszliśmy do przodu w GTA San Andreas, także to tak się właśnie prezentuje dość ciekawie właśnie też pod tym względem. No i też będzie fajnie z uwagi na to, że przeskoczymy jakby z takiej gangsterki, jeśli chodzi o narkotyki, o taką mafię, o taką zorganizowaną przestępczość dość dobrze ułożoną. Może też w przestępczość dobrze ułożoną, ale no bardziej w wojnę gangów.
Czyli no, moim zdaniem jest to przestępczość położona jakby w tej hierarchii ciutkę niżej. Taka jest moja opinia, oczywiście każdy ma swoje zdanie. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku, jeśli chodzi o serię z GTA Vice City. Tak jak mówię, przechodzimy sobie niebawem do GTA San Andreas, no i na to odcinki was w tym momencie zapraszam, także trzymajcie się i do zobaczenia, hej!